A wiesz, Jasiu, to swoją drogą dziwna sprawa. No bo wszystko wskazuje na to, że ci dwaj typkowie się znali. W sensie zabójca i ten, no, ofiara? No otóż to, Jasiu, otóż to. No nic, może dowiemy się czegoś podczas przesłuchań. Weź, niech ktoś sprzątnie to ciało. Panie starszy... Co takiego? No bo myśmy zapomnieli tych czarnych toreb na zwłoki. Aj. No bo w centrali nam nie powiedzieli. A skąd mieliśmy wiedzieć? W ogóle taki bajzel ostatnio, że dyspozytorka znowu dała nam tylko ślepą amunicję. No to trzeba będzie się po niego wrócić. A jak ktoś ukradnie ciało? A kto ma ukraść? Bez przesady, Jasiu, no bez przesady. Pojedziemy na komendę, od łapiduchów weźmiemy torby i zast prast zapakujemy denata. Nikt się nie zorientuje. No, ale dla pewności można to wszystko taśmą ogrodzić. Można, pewnie, że można, ale póki co jedźmy na komendę. Suszy mnie kapkę. Ty, no głowę bym dał, że mnie grucha normalnie zastrzeliłeś. Kropnąłeś do mnie z dziewiątki. Garniak za taką forsę, za samą marynarkę. 1500 baksów, no jego mać. Podziurawiona jednak. Grucha. Grucha. Gdzie ty jesteś? Fred! Fred! Co? Co? Niczego nie pamiętasz? Nie żyłeś, ale zostałeś wskrzeszony. A trzeba zaznaczyć, że niezwykle rzadka to sytuacja. Jak to? Cudownie? Nie przesadzajmy. Zostałeś zesłany tu na nowo, gdyż nie wypełniłeś jeszcze swojej misji. Misji? O czym ty mówisz? Kto ty w ogóle jesteś? Powiedzmy, że przychodzę tu w imieniu kogoś bardzo ważnego. Musisz wypełnić moją wolę, albowiem inaczej. Na powrót w proch się obrócisz. Razem z twoim gajerkiem. Ty dziadu parchaty, byś mi tu groził? Nie z takimi stawałem. W sekundę cię rozwalę. Mądry to ty, Fred, nie jesteś. I dlatego już raz cię zabili. Ale to twoja druga sz... Ich werde dich in heißen Gehöfen und du wirst langsam angebraten. Nie jest dobrze. Ja ciebie wałkami na Sibir poganiu, sfołocz! Mam przerąbane. J'étais dans vrai des poisons. Quittèrent glacera le son. Et te frappèrent lissage des sangs. Ne parlez-vous po français. Dobrze, dobrze. Zrobię co zechcesz. Wykonam każde zadanie. Doskonale zatem. Podążaj za głosem sumienia. Jeszcze mnie usłyszysz. Fred, Jezus Maria, Matko Święta. Się tak nie denerwuj, bo jeszcze zawału kiedyś dostaniesz. Siadaj do fury. Potrzebuję twojej pomocy. No co się tak patrzysz? Wcale mnie nie zastrzeliłeś wtedy. I to chyba przez tego śmiesznego papieroska coś mi się tak dziwnie zrobiło. Dobra, tam było, minęło. Jest robota. Wsiadasz do środka, czy poczekasz na autobus?
Szukaj innego frajera, Fred. Ja dopiero co wyszedłem. Nie było tak źle. Poznałem git ludzi, zawód mam kurna. Jestem kwalifikowanym zakręcaczem butelek PET. A jak z tobą wyjdzie jakiś przypał, to mi nawet dobry papuga nie pomoże. Za recydywę dostanę zdychę. I co? I co? Ty luzuj, grucha. Tym razem to legal, tym razem chodzi o coś zupełnie innego. Wsiadasz czy nie? No wsiadasz czy nie? Wszystko wytłumaczę ci po drodze. No dobra, powiedz o co chodzi. No i bardzo dobrze, grucha. Chłopaki, nie płaczmy.